Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie Łukasza Szomańczuk i zapraszam bardzo serdecznie na cotygodniowy przegląd pras. Temat numeru to parafia. Każdy z nas żyje w mniejszej lub większej parafii, bardziej lub mniej się w nią angażuje. Wszędzie widzimy plusy i minusy, ale właśnie czy obecna forma funkcjonowania parafii jest jeszcze aktualna, czy należy coś zmienić? czy należy coś zreformować. Bardzo ciekawy też jest wywiad z nuncjuszem apostolskim księdzem arcybiskupem Salvatore Penacchio. Zachęcam bardzo serdecznie do czytania. A pięć lat temu papież Franciszek wydał encyklikę Laudato Si. Z tej okazji wybudowano żywą kaplicę w prezencie dla papieża Franciszka. Zapraszam także do czytania naszej wkładki wrocławskiej. Rozpoczyna się ona od przypomnienia wydarzenia sprzed 40 lat, a mianowicie Mszy Świętej w Zajezdni. Tam też postawiono krzyż, który do dziś stoi w zajezdni i przypomina o tamtych ważnych wydarzeniach. Pięć lat temu decyzją księdza arcybiskupa Józefa Kupnego powstała Fundacja Obserwatorium Społeczne, która zajmuje się badaniami naukowymi, zajmuje się promocją katolickiej nauki społecznej. O tym, co udało się przez te pięć lat osiągnąć, o funkcjonowaniu obserwatorium, o jej początkach opowiada ksiądz Grzegorz Sokołowski, prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne. 5 września obchodzimy wspomnienie Świętej Matki Teresy z Kalkuty. Czyli mówimy o zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości. Jedną z sióstr jest Wrocławianka, siostra Jadwiga, która obecnie posługuje w Rydze na Łotwie, tam wśród najuboższych pełni swoją misję wyznaczoną przez siostrę przełożoną. O tym jak wygląda taka posługa wśród najuboższych, o samej osobie Matki Teresy z Kalkuty i o tym jak na Łotwie są siostry odbierane, jak wygląda siostry Jadwigi. Posługa w naszym wywiadzie na stronie 6 i 7, a na stronie 8 tradycyjnie już felieton Matki Polki, czyli Wanda Mokrzycka mierzy się z problemami życia codziennego, które dotyczą między innymi młodych mam. Zapraszam bardzo serdecznie do czytania niedzieli. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.